Cześć wszystkim, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z multiplayera w grze Call of Duty Ghosts. Po troszeczkę dłuższej przerwie, gdyż Call of Duty na moim kanale nie było już od dawna, więc postanowiłem coś nagrać. I powiem wam, że mam nadzieję, że teraz, jako iż zbliżam się wakacje, to w wakacje Call of Duty będzie się pojawiać u mnie troszeczkę częściej. No i oczywiście mam to na myśli Ghosta. Z góry przepraszam, jeżeli w filmiku są jakieś takie przycinki czy coś w tym stylu, że ten gameplay nie jest jakiś w idealnych FPS-ach. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, nagrałem dwa gameplaye, właśnie bo ja je nagrałem wcześniej, teraz właśnie nagrywam głos oglądając je. Słuchajcie, nagrałem dwa gameplaye, takie dość ciekawe, uznałem, że się nadają na YouTube'a. Lecz niestety zauważyłem, że się troszeczkę ścinają i nie wiem, co jest z tego powodem. Gra ładnie, wszystko podczas nagrywania chodziła, praktycznie się nie zacinała, a w nagraniu jakieś takie dziwne ścinki występują. Więc jeżeli takowe będą, bardzo często to sorry. W ogóle jeżeli FPS-y w nagraniu będą jakieś słabe, to sorry, nie wiem, czym to jest spowodowane. Wcześniej czegoś takiego nie miałem. I właśnie tutaj gram sobie bronią SC-2010 na mapie Whiteout. To jest bardzo fajna broń, tylko że ja troszeczkę źle ją tak jakby przystosowałem, gdyż jak widzicie, mam tu celownik ACOG. Ja nie lubię po prostu ACOGa. O, tu dziwny koleś laga miał. Ja nie lubię ACOGa, tylko po prostu go teraz używałem, gdyż chciałem po prostu, wiecie, wykonać operację, która wymagała ode mnie zabójstw poprzez celowanie, przez właśnie ten celownik, dlatego go właśnie używałem. Choć mówię, nie lubię zbytnio go używać, gdyż jest to niewygodne, wolę. Akurat w SC-2010 to mogę jechać bez żadnego celownika, bo ma dobry celownik mechaniczny. Tak samo jak AK-12 na przykład. Wolę sobie zmarnować resztę przystosowań broni do na przykład tłumika i chwytu przedniego. Ta broń jest bardzo dobra, podoba mi się. Choć nie mam z jej aż tak dużo killi, to fajna broń. Właśnie w tym meczu udało mi się ugrać całkiem ciekawy wynik. Zwłaszcza w drugiej części, tak jakby się troszeczkę wziąłem do roboty. W drugim meczu również miałem ciekawy wynik. Jeszcze lepszy, ale to na... Bo właśnie tu będą dwa gameplay z rzędu. Pierwszy jest tutaj na Whiteout. A drugi, no zresztą zobaczycie. I o czym chciałbym porozmawiać w tym gameplayu? O tym, że... Ja się po prostu... Zaskoczyłem Call of Duty Ghosts, że tak powiem. Bo słuchajcie, ja po tej grze nie spodziewałem się jakoś tak super wiele. Znaczy się, no może troszeczkę, no bo wiecie, Infinity Ward, no to ojcowie marki Call of Duty bądź co bądź. Jak skończyli z Modern Warfare, no to zaczęli robić Ghosta. No i właśnie ja już tak troszeczkę byłem nastawiony do tej gry, ale nie spodziewałem się, że ona będzie aż taka dobra. To znaczy się, po Black Opsie dwójce troszeczkę można powiedzieć, że się zawiodłem na Call of Duty, bo nie miałem zbytnio dużej liczby godzin zagranych właśnie w Black Opsa 2 i on mi się tak średnio podobał właśnie, znaczy średnio, no fajna gierka była, można było pograć, lecz nie taka, żeby mieć w niej ponad 100 godzin, nawet. Chociaż właściwie to robiło Treyarch, więc, a nie Infinity Ward, więc... Czekałem właśnie, że wyjdzie Ghost od Infinity Ward i co się okazało? Że jest to bardzo dobra gierka. Ja nie wiem, czy już to mówiłem, pewnie to mówiłem w którymś tam gameplay ostatnim, że dla mnie Ghosts to jest najlepsze Call of Duty od czasów Modern Warfare 2, słuchajcie. Czyli dość długo nie było takiego Call of Duty naprawdę na poziomie według mnie. I właśnie Ghost jest takim, on ma pewne rzeczy, które... Tak jakby, no nie wiem, on ma coś w sobie, że mi się bardziej chce w niego grać niż w takiego Black Opsa. Może też dlatego, że nie jest taki futurystyczny jak Black Ops. Może dlatego, że po prostu moim zdaniem tutaj jest świetny system strzelania. Jest strasznie dobry hit detection, jest strasznie dobry netcode.
Bo pociski tutaj zawsze trafiają kolesi. Nie ma czegoś takiego jak jest w Battlefieldzie, że... No, Battlefield to bez komentarza. Nieważne, wiecie co jest w Battlefieldzie 4. O czym by tu jeszcze pogadać? O właśnie, tutaj jest satelita, który spadł i to jest element Levolution tej mapy. Tak się nazywa Levolution, to w Battlefieldzie 4 to... tak się to nazywa, Levolution, więc tutaj też można to tak nazwać. I... na wielu mapach są te KM-y, jak to się nazywa, czy jakoś tam... który właśnie jest elementem Levolution danej mapy. Największy Levolution jest chyba na mapie Strike Zone, o ile się nie mylę. Tak, największy Levolution jest na mapie Strike Zone. Tam jak pada ten pocisk z Odyna, to on niszczy całą mapę. I wtedy wszystko jest praktycznie pozmieniane. Na innych mapach jest to pomniejsze, jak na przykład tutaj to tylko ten satelita. Trochę słabo. Ja bym chciał właśnie te KM-y na każdej mapie. Żeby każda mapa później, jak ktoś zdobędzie KM-a lub w tej paczce go dostanie, to każda mapa właśnie powinna być, że po uderzeniu Odyna i każda powinna być zmieniona, moim zdaniem. To by był fajny element Evolution. Tylko wiecie, żeby to się nie działo co każdy mecz, tylko gdzieś tak co czwarty, co piąty meczyk. Tak dla odmiany. Bo właśnie najlepsze i największe Evolution ma Strike Zone. Ciekawe też jest na mapie... Savage, ona się chyba nazywa. Wiecie, ta mapa w środku jakiejś takiej... no co tam dużo jest takich... pomostów i takich tuneli, tam jakieś roboty jakieś statki chyba budują na tej mapie. No wiecie, o którą mi chodzi, pewnie. I tam na przykład jest, że zbiorniki z gazem wybuchają i pojawia się para, która ogranicza widoczność, lecz niestety ona krótko trwa. Właśnie w Call of Duty Ghosts jest też dużo operacji. Patrzcie tutaj, jak Fuxem wygraliśmy, ja zdobyłem ostatniego killa, się ucieszyłem. Bo patrzcie, albo ja mogłem zginąć, albo on, to był pojedynek 1 na 1. Albo ja zginę, albo on. I zginął on i dzięki temu wygraliśmy mecz. No, bardzo ładne statystyki, jak na mnie. To przejdźmy teraz do drugiego meczu. I tutaj gram już sobie na mapie Strike Zone. Gram strzelbą TAK 12. Ciekawe, że taki wysoki wynik wbiłem, gdyż powiem wam, że ja strzelbą naprawdę bardzo mało gram w Ghoście. Najmniej w Ghoście to gram snajperkami, a potem karabinami maszynowymi. Nimi też gram bardzo mało. Strzelbą czasami próbowałem coś tam pograć, nie, ale naprawdę bardzo rzadko. O, tutaj zobaczcie, jaką mądrą rzecz zrobiłem. Cholera, no rzuciłem ten gówniany paczkę i ona mi spadła na dach. No, tak się wkurzyłem. Ale ktoś ją wziął potem. Nie wiem, kto to ją wziął i jak, bo nie wiem. Pamiętam, że w Black Opsie 2 dało się brać paczki z dachów, mając taki łamacz kodów, nie? Ale jak tutaj koleś to zdjął, to nie wiem nawet. No weźcie mi, napiszcie w komentarzu, jak wiecie, jak on to zrobił, bo ja nie wiem, jak on zdjął tę paczkę, naprawdę. A grałem trochę w tego Call of Duty, ale nie... pewnych rzeczy chyba jeszcze nie rozgryzłem. No i tutaj właśnie jest ten element Levolution. Jak to Odyn uderzył w tę mapę i patrzcie, jak się zmieniła. Diametralnie. I tutaj bardzo dobry wynik ugrałem, a zwłaszcza w drugiej połowie meczu. O czym to ja mówiłem? Tutaj jest strasznie dużo operacji w Ghoście do wykonania, które moim zdaniem przychodzą troszeczkę trudniej niż to było w Black Ops 2, gdyż tam się grało, co chwilę jakieś tam zadanie się wykonywało. Tutaj to czasami się trzeba na jednym skupić, żeby je wykonać, wiecie, dodać do tych głównych, które się chce wykonać. I z początku, po premierze Ghosta, było takie coś, że było chyba tylko 10, nie 10 albo mniej niż 10 chyba zadań, które były, wiecie, na takiej karcie operacje i je się tam ustawiało. I właśnie one się wykonywały tylko wtedy, jeżeli je się tam ustawiło. W ogóle było takie coś, że one się zmieniały chyba co tydzień, te operacje. I tylko te, co były w danym tygodniu, mogłeś wykonać. To była głupota. W którymś patchu to znieśli i teraz już wszystkie możesz wykonywać naraz. I to jest dobre właśnie, bo to była głupota, że tylko wykonujesz te, które są aktywne w danym tygodniu.
a reszta na przykład są trudne dość i co, no i nie możesz sobie ich użyć, ich wykonać, żeby zdobyć jakieś tam emblematy czy elementy personalizacji wyglądu żołnierza. W dwóch tych gameplayach grałem sobie z używając tych, no killstreaków specjalisty, nie specjalisty, co ja gadam, wsparcia jakoś, a mimo iż tutaj właśnie ugrałem niezłe wyniki i miałbym wysokie killstreaky, no ale skąd miałem to wiedzieć, ja po prostu lubię sobie grać na tym wsparciu, no bo ja gram na tych na killstreakach szturmowca, też się denerwuję, bo zawsze wtedy mi się nie udaje, wtedy jest stres, jak na przykład mam ojeju i duży killstreak i jeden kill mi brakuje i dupa zginęłem, no i wtedy się człowiek denerwuje, wtedy gra gorzej, bo już jak umysł jest zdenerwowany, to jest słaby i nie idzie nic ugrać, więc ja sobie wolę wziąć wsparcie, też te killstreaky nie są najważniejsze, ja tam wolę zabijać z broni, ale jak na przykład w paczce dostanę jakiś killstreak fajny, jak zdobędę właśnie paczkę, to oczywiście nie mam nic przeciwko. Na przykład tutaj zdobyłem ISU. Tutaj kurde fajnie tym shotgunem wycinałem, aż się zdziwiłem po prostu, że oni mnie czasami nie widzą. Tak ich ładnie od tyłu zaszłem. No niestety ten Ghost też święty nie jest. To jest jedna z najgorszych optymalizacji, jakie ja, słuchajcie, w życiu widziałem. No bo dlaczego ja muszę grać na moim komputerze i w Battlefielda 4 na minimalu w multiplayer i w Call of Duty Ghosts na minimalu też multiplayer? Słuchajcie, porównajcie mi obie te gry graficznie, proszę. Słyszę sobie taki obraz w głowie lub na komputerze. No i powiedzcie mi... Nie, inaczej, to ja wam powiem. Okej, okay, w Battlefielda gram na minimalu, rozumiem, taka grafika. Ale dlaczego ja gram na minimalu w Ghosta? Tego nie zrozumiem, to jest strasznie słaba optymalizacja. Okej, okay, ale w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Call of Duty Ghost, które mam nadzieję, że teraz będą się ukazywać troszeczkę częściej. Tak więc dzięki za oglądanie, cześć.